Wy tutaj? A ja taka niepomalowana. Cześć kochani, ja mam na imię Dorota i witam Was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. Jak mogliście zauważyć, ja przychodzę dzisiaj do Was w takim niedokończonym makijażu, a to dlatego, że do dzisiejszego looku zainspirowały mnie obrazki, które namiętnie wykonywałam w dzieciństwie. Pamiętam jeszcze i wtedy w Polsce nie było, rodzice przywozili mi je z Niemiec. I tak to wyglądało, że wypełniało się poszczególne pola kolorami przypisanymi do numerku. A wiecie dlaczego o tym właśnie pomyślałam i to przyszło mi do głowy? Chyba dlatego, że ostatnio bardzo ciężko było mi po prostu siąść, wymyślić coś kreatywnego, siąść przed lustrem z farbami, no i po prostu zacząć malować i czerpać z tego przyjemność. I właśnie przypomniały mi się czasy, kiedy to było takie proste, kiedy właśnie chodziło tylko o to, żeby było Friday, żeby było fajnie. Czy dzisiaj było tak prosto? No to bym nie powiedziała, było tutaj sporo wyzwań. Zaraz zresztą zobaczycie, jak przebiegał cały ten proces. Napiszcie mi koniecznie, czy może w dzieciństwie lub i nawet jako dorośli ludzie malowaliście takie obrazki, czy sprawiało Wam to przyjemność, a tymczasem zapraszam Was do tutorialu. No i ważna sprawa, koniecznie, jeżeli podobają Ci się moje pomysły, jeżeli chcesz zobaczyć, co następnym razem wymyślę, subskrybuj mój kanał i oczywiście dzwoneczek pomoże Ci w tym, żeby dostawać powiadomienia o moich filmach, bo inaczej bywa to różnie. Zaczynam nagrywanie już z zakrytymi brwiami, jak zwykle, a kolejnym elementem, który muszę wykonać, to naszkicować sobie mniej więcej to pole, w którym będę malować kolorem. To pole się jeszcze będzie zmieniać, troszeczkę będę je modyfikować w trakcie, ale naszkicowanie go pozwoliło mi po prostu mniej więcej już mieć ogląd w sytuację, gdzie będę po prostu, w jakim obszarze będę się poruszać. Długo to rozkminiałam, planowałam, jak właśnie najwygodniej będzie mi malować, no i faktycznie to u mnie zdało egzamin, ale myślę, że równie dobrze można zacząć od właśnie naszkicowania sobie tego miejsca i zaczęcia całego malowania od białej farby, od tych białych pól. To oczywiście zależy od Was. Już oczywiście spieszę z informacją, czym tutaj maluję. Ja maluję głównie korektorami w różnych kolorach, produktami kremowymi, no i oczywiście przy ustach i odrobinę przy oku użyłam również płynnych szminek. Nie zdecydowałam się na farby wodne, przede wszystkim dlatego, że w przypadku korektorów miałam właściwie już gotowe takie odcienie cieliste. A ponieważ takie kremowe produkty, dobrze zaaplikowane, dużo ładniej jednak łączą się ze skórą, przypudrowane bardzo fajnie wtapiają się też w fakturę skóry, wyglądają po prostu naturalnie. Ale w przypadku tych białych pól, które mają po prostu imitować te niepomalowane przestrzenie na obrazkach, wybrałam już farbę wodną, którą przy brzegach nakładam pędzlem, natomiast całą resztę zdecydowanie wolę nakładać, jak tu widzicie, pędzlem kabuki, którym pokrywam duże przestrzenie i tworzę bardzo fajną, gładką powierzchnię. I kiedy wszystko już pomaluję na biało, zostanie mi tylko przestrzeń dookoła oka. I właśnie w tym miejscu wokół oczu nakładam stick z Kryana. W kolorze białym nakładam go oczywiście pędzelkiem i pudruję białym pudrem. Z założoną białą soczewką wygląda to naprawdę creepy. A kolejnym elementem będzie obrysowanie wszystkiego czarną farbą. Nakładamy na taki bardzo cieniutki pędzelek, kupiony w sklepie do plastyków, jest bardzo niezawodny czy do eyelinera, czy właśnie do farby wodnej. I tutaj jest właśnie dosyć długi, żmudny proces, bo trzeba wszystkie te pola z cyferkami namalować. I na samym końcu oczywiście domaluję również cyferki. Ja malując te wszystkie pola starałam się oczywiście, żeby miały one jakiś chociaż niewielki sens. Patrzyłam na to, jak wcześniej malowałam te pola kolorowe i starałam się to jakoś odzwierciedlić po tej drugiej stronie. Włosy maluję specjalnie przeznaczoną do tego farbą z Meyrona, a wcześniej, jak widzieliście, starałam się odwzorować eyeliner i ten cały wzór na oku po drugiej stronie.
Kiedy farba już zaschnie, utworzę taką jednolitą warstwę, właściwie skorupkę, i na niej również maluję kilka linii. Nie bawię się już w te wszystkie pola, bo raczej mogłoby to nie wyjść, a tak wygląda moim zdaniem całkiem fajnie. No i na sam koniec czas na cyferki. Tutaj już widzicie je prawidłowo, ponieważ obróciłam obraz, ale na początku w surowym materiale były w odbiciu lustrzanym. I to wszystko, kochani. Tak prezentuje się gotowa praca. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia w następnym filmie.